Warszawie doszło dziś do tragicznego wypadku, w którym życie stracił znany polski muzyk. Grzegorz Grzyb został potrącony przez samochód. Artysta zmarł w szpitalu. Około godziny 9:20 na ulicy. Modlińskiej w Warszawie samochód osobowy potrącił rowerzystę. Cyklistą był perkusista jazzowy Grzegorz Grzyb. Mężczyzna odbywał swój codzienny trening. Muzyk zmarł w szpitalu. Został do niego przetransportowany, zanim na miejscu zjawił się patrol policji. Mundurowi wszczęli już dochodzenie. Zgłoszenie o wypadku dostaliśmy około godziny 9:20. Dotyczyło zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym na ulicy. Modlińskiej, w kierunku Legionowa. Rowerzysta został zabrany do szpitala jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy. Mamy informację, że mężczyzna zmarł w szpitalu, powiedziała Magdalena Bieniak ze stołecznej komendy. Nie żyje Grzegorz Grzyb. Perkusista miał zaledwie 47 lat w momencie śmierci. Oprócz brania pałał się także kolarstwem, którego był pasjonatem. Grzyb współpracował z takimi sławami jak Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski, Leszek Możdżer czy Tymon Tymański. Informacje o śmierci jako pierwsze podało Stargardzkie Towarzystwo Kolarskie, którego Grzegorz Grzyb był członkiem. Muzyk został potrącony przez samochód podczas porannego treningu na ulicach Warszawy. Zmarł w szpitalu. Informacje o śmierci rowerzysty potwierdziła Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. Zgłoszenie o wypadku dostaliśmy około godziny 9:20. Dotyczyło zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym na ulicy. Modlińskiej, w kierunku Legionowa. Rowerzysta został zabrany do szpitala jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy. Mamy informację, że mężczyzna zmarł w szpitalu, relacjonowała Bieniak. Zaznaczyła, że policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, to na pewno będzie wszczęto śledztwo w tej sprawie, powiedziała Bieniak. Grzegorz Grzyb był perkusistą, sidemanem i muzykiem sesyjnym. Współpracował z wieloma polskimi muzykami jazzowymi. Między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem Szukalskim, Wojtkiem Staroniewiczem. Maciejem Sikałą, Sławomirem Kulpowiczem, Tymonem Tymańskim czy Leszkiem Możdżerem.
Od roku 2008 roku był stałym członkiem krakowskiej grupy Laboratorium. Wraz z Krzysztofem Misiakiem i Filipem Sojką tworzył trio 3 Jazz Soldiers. Poza muzyką jego życiową pasją było kolarstwo.